Zaczarowany kanarek. Dawno, dawno temu, w krainie magicznych równi, istniało królestwo o nazwie Avesnes. Królestwem rządził król Cambrinus, który miał przystojnego syna o imieniu Desire. Król Cambrinus i książę Desire byli bardzo skuteczną drużyną. Razem poradzili sobie z każdą przeszkodą, jaką kiedykolwiek napotkało ich królestwo. Jednak od dekady królestwo Avesnes było świadkiem najgorszej suszy. Ziemia była jałowa. Nie było żadnych warzyw, owoców ani kwiatów. Król Cambrinus i Desire robili wszystko, co mogli, ale nic nie wskórali. Niegdyś kraj obfitości, królestwo Avesnes, teraz wyglądało jak suchy liść. Król i książę wezwali uczonego po poradę. Każda przeszkoda niesie ze sobą możliwość wykazania mądrości i siły. Książę Desire, wkrótce zostaniesz poddany próbie. Bądź gotów. Ojciec i syn nie mieli pojęcia, co to znaczy. Następnego ranka, gdy ojciec i syn czekali na śniadanie. Szef Habalu nigdy się nie spóźnia. Co się stało? Ojcze, musimy zapytać. Gdy królowie weszli do kuchni, byli w szoku. W kuchni był bałagan. Pomocnicy leżeli wyczerpani. A szef Hubalo stał na górnej półce w kuchni z garnkiem w ręku. O, wasza wysokość, to naprawdę szokujące widzieć rodzinę królewską w kuchni. Jesteś pewien, że to właśnie jest teraz największym szokiem? Co tu się stało? Książę, to są czary. To był kanarek. Szef Hubalo wyjaśnił, jak to kanarek wszedł do kuchni i zmusił ich do ucieczki. Był szybki i wirował z taką gracją. Był taki elastyczny. Kanarek? Elastyczny? Szefie Habalu, wszystko w porządku. Właśnie wtedy kanarek wrócił i usiadł na głowie księcia Desire. Zdejmijcie go! Zdejmijcie go! Chodź tu, głuptasie. Wasza wysokość, potrzebuję twojej pomocy. Najwidoczniej jest zaczarowanym kanarkiem. Jestem do usług, moja pani. Księżniczka Zizi, wasza wysokość, została porwana przez wiedźmę i zamknięta w pałacu na wschodzie. Jestem pielęgniarką księżniczki. Byłyśmy w lesie, gdy wiedźma pojawiła się znikąd i schwytała księżniczkę. Od tamtej pory nie wróciła do domu. Ojciec księżniczki Zizi jest załamany. Powierzono mi ją, a ja zawiodła. Muszę ją uratować. Potrzebuję twojej pomocy, wasza wysokość. Słyszałam opowieści o tobie. Proszę, wasza wysokość, potrzebuję twojej pomocy. Musisz wysłać armię, by ją pokonać. Jest przebiegłą istotą. Król był mądrym człowiekiem. Wiedział, że jego syn jest odważny. Natychmiast poprosił Desire, by pojechał z kanarkiem i uratował księżniczkę. Miał nadzieję, że uratuje księżniczkę, a potem ożeni się z nią. Jestem już stary, drogi zaczarowany kanarku. Ale mój syn jest większy niż jakikolwiek żołnierz i inteligentniejszy niż niejeden człowiek. Pójdzie z tobą. Może tego potrzebuje moje królestwo. Powodzenia z księżniczką. Chociaż księciu Desire nie podobał się pomysł uratowania księżniczki, tylko po to, by prawdopodobnie za niego wyszła, wiedział, że jako książę jego obowiązkiem jest pomaganie potrzebującym. Dlatego czuł, że jest zobowiązany pomocą zaczarowanemu kanarkowi. Książę Desire i zaczarowany kanarek byli już w lesie. Nie możesz iść szybciej? Podróżuję na koniu i w przeciwieństwie do ciebie nie mam skrzydeł. Jadę tak szybko, jak mogę. Ale czy nie mówiłeś, że wiedźma zamieniła księżniczkę w owoc? Jak ją rozpoznał? Będzie najpiękniejszą pomarańczą. Zerwiesz owoc i schłyniesz go w białą szmatkę. Wtedy zamieni się w moją księżniczkę z Zizi. A teraz szybko. Nie mamy czasu na picie wody. Mamy księżniczkę do uratowania. Posłuchaj, ptaszku. Prawdopodobnie nie wiesz, jak działają misje ratunkowe. Ten, który ma ratować, musi oddychać, pić wodę i jeść, by w obliczu gniewu wroga nie padł z powodu braku jedzenia lub wody. Podróżowali całymi dniami. Kanarek i książę Desire zaprzyjaźnili się.
Wyjaśniła, jak jej księżniczka została schwytana, jako mal śniącą złotą skórę, jaka jest mądra oraz piękna. Książę Desire słuchał uważnie. Zastanawiał się, czy księżniczka Zizi jest naprawdę tak mądra, miła i inteligentna, jak kanarek, który będąc był ptaszkiem, zrobił wszystko, by ocalić księżniczkę. Zapadła noc. Postanowili odpocząć pod wielkim drzewem. Ostrożnie, książę! W tym lesie żyją zaczarowane istoty. Miejmy nadzieję, że nie zapadniesz we wieczny sen, zanim uratujesz moją księżniczkę. Dzięki za troskę, ptaszku. Ale kanarek się nie mylił. Rano, gdy książę Desire otworzył oczy, zdał sobie sprawę, że jest ciągnięty przez ogra przez las. Co? Nie! Gdzie jest kanarek? Co się stało? On nas schwytał, geniuszu! Chodź tu! Uratuj nas! Walcz z ogrem! Książę Desire chwycił linę, by przerzucić ją przez szyję ogra i go schwytać. Ale jak tylko to zrobił? Gdzie on poszedł? Nie był prawdziwym ogrem, książę. To była tylko iluzja. A to oznacza, że chata czarownicy jest niedaleko stąd. Książę, posłuchaj mnie. Nie mogę wejść z tobą do środka. Poczekam tutaj. Ta wiedźma słynie ze swoich iluzji i gier umysłowych. Nie daj się zwieść. Pamiętaj o celu. Musisz uratować księżniczkę. Musi być w sadzie pomarańczowym. Ale najpierw musisz przejść przez mistyczny ogród. Tylko najsilniejsi będą w stanie to zrobić. Powodzenia! Zanim Desire zdążyło coś zapytać, kanarek zniknął. Dobra, wydaje się łatwe. Wystarczy przejść obok lasu. Chodź do mnie. To może nie być takie proste, jak myślałem. Mistyczny ogród był jedyny w swoim rodzaju. Gdy tylko Desire z całą swoją odwagą zbliżył się do potwora, rozpłynął się jak ogr. Ale... Wow! Jestem pod wodą? Czarownica słynie ze swoich iluzji i gier umysłowych. Nie daj się zwieść! Jeśli wiedźma może użyć magii do stworzenia iluzji, to ja mogę użyć mojej woli, by zrobić to samo. Skrzela. Tak też było. Zainspirowany słowami kanarka, Desire chronił swój umysł przed magicznymi iluzjami i tworzył własne fantazje. Był teraz człowiekiem rekinem, który potrafił pływać pod wodą. Woohoo! Jak śmiesz czerpać radość z mojej iluzji, głupi książę? Cóż, twoje iluzje były naprawdę głupie. Naprawdę? A to też jest głupie? Nie! Oto księżniczka Zizi, książę. Odpowiedź na wszystkie twoje problemy i rozwiązania problemów w twoim królestwie. Poślubisz ją, a wszystko należy ci się poukłada. A oto ten biedny ptaszek. Kogo książę wybierze? Książę, nie zostawię mnie! Pomocy! Książę był zdezorientowany. Kogo uratować? Zamknął oczy i stał nieruchomo w tym chaosie. Pamiętaj o celu! Księżniczka będzie w pomarańczowym sadzie! Ale najpierw będziesz musiał przejść przez mistyczny ogród! Zaraz. Sad jest poza mistycznym ogrodem. Co oznacza, że wciąż jestem w środku. A wiedźma i kanarek w klatce nie są prawdziwi. Są częścią mistycznego ogrodu. Bez zastanowienia... Książę Desire pobiegł na koniec ogrodu wprost do sadu. Desire od razu zerwał pomarańcze i zawinął w białą szmatkę. Nie! Jak śmiesz! Gdy wiedźma miała zaatakować księcia, prawdziwy kanarek przyleciał i zaczął skubać włosy wiedźmy. Co? Au! Odczep się od moich włosów, śmierdzący ptaku! Ała! Gdy wiedźma była zajęta rozprawianiem się z zaczarowanym kanarkiem, Desire wyrwał korzenie z ogrodu i zaczął robić z nich lasso.
by schwytać wiedźmę. Obrócił je jednym szybkim ruchem. Zarzucił je na nogę wiedźmy. Książę, zdejmij z niej naszyjnik! To on zawiera całą jej moc! Gdy tylko książę zdjął naszyjnik z szyi wiedźmy, wydarzyła się najbardziej zaskakująca rzecz. Zaczarowany kanarek przemienił się z powrotem w piękną kobietę. Wow! Księżniczko! Amore! Poznaj swojego wybawcę, księżniczko. Książę Desire. Jestem bardzo wdzięczna, książę. Oh. Więc to tak świętujesz misję ratunkową, książę? Wrócili do Avesnes. Król Kambinus przywitał wszystkich. Cóż, teraz gdy księżniczka jest uratowana, powinniśmy porozmawiać z jej ojcem. Nie, ojcze. To nie będzie fair ani wobec księżniczki Zizi, ani dla mnie, gdybyśmy założyli, że weźmiemy ślub. Niezależnie od tego, zakochałem się w kimś innym i chciałbym poprosić ją o rękę. Szczęście księżniczki Zizi nie znało granic. Amore została najbliższą przyjaciółką księcia Desire, który był szlachetnym władcą. Amore też zakochała się w księciu. Zgodziła się go poślubić. Absolutnie podekscytowany wyborem syna król zarządził świętowanie zaręczyn i ślubu. I co więcej, w dniu ślubu księcia Desire i Amore zakończyła się sprzew w królestwie Avesnes.